Kolejny wybitny Polak, Stefan Kudelski, o którym mało kto wie. Jednym z najnowszych wpisów Forbes.pl można o nim bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy przeczytać. Urodził się 27 lutego 1929 roku w Warszawie. W wyniku II wojny światowej rodzina Kudelski przeprowadziła się do Francji, a potem do Szwajcarii. W 1951 roku opracował nowy model magnetofonu. Prototyp magnetofonu wystawił na First International Amateur Recording Contest w Lozannie. Zdobył pierwszą nagrodę. Kudelski stale unowocześniał swój magnetofon i wersja tranzystorowa z 1957 roku stała się w latach 60. technologiczną rewolucją. I był to wkrótce podstawowy magnetofon używany przez reporterów radiowych i telewizyjnych. Założona w latach 50. firma Kudelskiego funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Produkuje m.in. dekodery telewizji cyfrowej. W tej branży Kudelscy mają 40% rynku. Majątek rodziny Kudelskich szacowany jest na ponad 200 milionów dolarów. Pozdrawiam i